Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy Skarby Celestynowa zorganizowanej w ramach III Biennale Twórców Gminy Celestynów. Na wystawie swoje prace zaprezentowało aż 21 artystów. Wernisaż zainaugurował obchody 70-lecia Gminy Celestynów. Pomysłodawczynią oraz kuratorem tej cyklicznej wystawy jest pani Monika Grajda-Wtulińska, artystka, plastyk oraz nauczyciel od lat związany z PMDK. Wydarzenie to współorganizują Urząd Gminy Celestynów, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie, Celestynowskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej na Świat oraz Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury imienia Michała Andriollego w Otwocku, gdzie wystawę możemy obejrzeć. Zapraszam. Genovefa Galas. Genovefa Galas jest autorką pięknych, szydełkowych serwetek, które prezentujemy tutaj niczym dzieła sztuki. Oprawiliśmy je w piękne ramy, podświetlamy. Dla Genovefy to cały świat, cały jej dom wyłożony jest tymi dziełami. Irena Masna. Z wykształcenia jest krawcową. Malarstwo odkryła podczas izolacji w czasie pandemii. Dzięki dostępowi do internetu zauważyła pracę innych artystów, zainspirowała się nimi i stworzyła na wystawę serię portretów kobiet. Leszek Jasiński skończył studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa. Na naszej wystawie zaprezentował prace, które powstały w 2004 roku, a prezentują one budynki, które znajdują się na terenie gminy Celestynów. Pani Iwonna Broda. Marzenie o tworzeniu zawsze miała w sobie. Ze względów na pracę zawodową nigdy go nie zrealizowała. Prace, które prezentujemy tutaj, powstały w ciągu ostatnich 4-5 miesięcy. Wtedy też pani Iwona zaczęła uczęszczać na zajęcia malarstwa. Inspiruje się wielkimi mistrzami, ale także szuka swojej drogi. Ma niesamowite wyczucie koloru. Tomasz Kalużny ukończył architekturę krajobrazu na Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Grafik, rysownik, ilustrator, autor rysunków satyrycznych na portalu faktik.pl. Witrażysta. Praktykuje wiele technik malarskich i rysunkowych. Miłośnik komiksów, kina, obserwator rzeczywistości. Halina Matosek. Halina Matosek na zajęcia z malarstwa zaczęła uczęszczać dla towarzystwa. Jednak obserwując wokół koleżanki, które robiły piękne obrazy, również zaczęła malować. Jej obrazy za każdym razem stają się coraz lepsze. Spędza nad nimi wiele godzin, dlatego że ma swój określony cel. Helena Kieliszek jest emerytowaną nauczycielką plastyki. W swoich pracach przedstawia pejzaże. Najczęściej są to pejzaże najbliższej okolicy. Bagno, Bocianowskie Bagno, Droga na Kołbiel, czy gdzieś tam za Podbielą łąki i lasy. Obserwując pracę pani Heleny Kieliszek, musimy się zbliżyć, podejść do obrazu. Dlatego, że kolor, który tutaj występuje, powstaje poprzez nałożenie na siebie wielu plamek różnych odcieni. Dzięki temu ten kolor jest taki malarski, taki bogaty. Stefan Mariusz Kowalski jest rzeźbiarzem ludowym, amatorem. Zajmuje się rzeźbą od 30 lat. Jego prace są pełne wspomnienia o naszej polskiej wsi. Wypełnione są kolorem i radością życia tak naprawdę. Wiktor Piasecki, rzeźbiarz ludowy, który chętnie sięga po tematykę religijną, tworząc płaskorzeźby. Jest autorem tablic Drogi Krzyżowej przy kościele w Celestynowie oraz Chrystusa Frosobliwego w Dąbrówce. W swoich pracach przedstawia scenę z życia wsi,
czasami są one podkolorowane czernią, bielą, błękitem. Uczestniczył w plenerach rzeźbiarskich w Biskupcu. Urszula Sabała. Jej filozofią życia jest motto: marzenia można spełniać całe życie. Więc pani Urszula postanowiła spełnić swoje marzenie o tworzeniu. Uważa, że każdy moment, każda chwila, każde pociągnięcie pędzla spędzone przy obrazie zbliża ją ku końcowi, ku temu efektowi, którego oczekuje. W swoich pracach inspiruje się pracami mistrzów, ale także obserwuje najbliższe otoczenie, realizując przepiękne pejzaże. Agnieszka Soszyńska. Pasjonatka we wszystkim, co twórcze i możliwe do wykonania własnymi rękoma. Fotografią zaczęła zajmować się z zamiłowania do piękna. Potrafi w każdej kobiecie znaleźć taki moment, w którym czujemy się piękne, spełnione, wyjątkowe. Takie też są jej prace. Mariola Marczak. Pani Mariola realizuje pejzaże. Ale pejzaże, o których ja mówię, że są to pejzaże duszy. Wyjdziemy na łąkę, rozejrzymy się, takich nie znajdziemy. Te, które widzimy, powstają bezpośrednio wewnątrz pani Marioli. Ona przelewa to, co czuje. Swoje emocje, swoje uczucia, kolory, jakie czuje w danym momencie, w danym dniu. Elżbieta Budrewicz. Jej losy związały się z Celestynowem pod Warszawą, z którego pochodzi. Od lat pasjonuje się malarstwem. Ogląda, wręcz pochłania obrazy mistrzów w muzeach i albumach. Maluje od 2012 roku. Wiedzę i artystyczne umiejętności zdobyła dzięki czytaniu specjalistycznej literatury, kursom online i godzinom pracy przy sztalugach. Chciałabym zwrócić Państwu uwagę na piękne niebieskości, które pojawiają się w tym obrazie. Od najciemniejszej, burej wręcz, jakiejś pomazanej, wymieszanej niebieskości, która się coraz bardziej rozjaśnia i przychodzi aż do bieli. Na tym polega malarstwo, by mieszać kolory, wydobywać z nich to, co jest najpiękniejsze, ile się tylko da. Andrzej Kamiński, scenarzysta, pisarz, dramaturg, dziennikarz i do niedawna zastępca redaktora naczelnego tygodnika Linia Otwocka. Związany od lat z Celestynowem. Jest redaktorem naczelnym Celestynki. Kultywuje i stara się promować kulturę Mazowsza, realizując filmy o tradycji ludowej, ale także wydając różne bardzo ciekawe pozycje. Jedną z nich jest album Kobielszczyzna, która w swoich kadrach pokazuje nasze życie, ale kilkadziesiąt lat wcześniej. Izabela Konofalska urodziła się w Sierpcu na Mazowszu. Jej życie związane było z tym rejonem Polski. Haftem zainteresowała się, będąc uczennicą liceum. Była wtedy na Kaszubach. Tam zobaczyła haft krzyżykowy, gobeliny, haft Richelieu. Aktualnie zajmuje się tworzeniem obrazów wyszywanych z koralików. Janina Klein jest niesamowicie kreatywną osobą. W swoim otoczeniu zmienia właściwie wszystko. Tutaj widzimy jej obrazy malowane akrylami. Są to pejzaże zaczerpnięte z różnych zdjęć, ale także pejzaże, które powstały specjalnie na tą wystawę z najbliższej okolicy. Staw Żółw z Zaregutem, kościół w Celestynowie. A dlaczego mówię, że pani Janina jest niesamowicie kreatywną? W swoim otoczeniu zmienia wszystko. Przemalowuje doniczki, ściany, sama tworzy kafle do układania. No, po prostu jest inspirująca. Przed nami prace wspaniałego małżeństwa Elżbiety i Edwarda Kręgielewskich. Pan Edward jest autorem książki Przerwany bieg o życie, w którym opisuje losy swoich najbliższych. Natomiast pani Elżbieta wydała tomik wierszy Polemika.
Dodatkowo pani Elżbieta jest autorką obrazów, na których najczęściej przedstawia najbliższe otoczenie, to co ją zachwyca, to co kocha, to co lubi. Dlatego zobaczymy na nich piękne konie, wspaniały ogród, w którym pływa kaczka w stawie, czy też zachód słońca. Jej prace są zawsze duże i pełne koloru. Julia Wysołowska jest najmłodszą uczestniczką naszej wystawy, chodzi do trzeciej klasy liceum. Jej pasją i zamiłowaniem jest tworzenie, ale tworzenie takie nietypowe, ponieważ ona tworzy biżuterię i ubrania. Jest zafascynowana igłą i nitką. Stara się łączyć różne kolory, faktury w swoich pracach. Samodzielnie szyje sobie ubrania, sukienki, spódnice, ale tworzy również pierścionki, wisiorki, nakrycia głowy. Lucyna Rutkowska. Na zajęcia z malarstwa pani Lucyna chodzi już kilka lat. Na początku realizowała wiele różnych ciekawych form, takich jak dekupaż czy akwarela. Na wystawę pokazała prace, które są z jednej strony zainspirowane Francją i jej pejzażami, z drugiej Celestynowem, najbliższą okolicą. Dodatkowo można powiedzieć, że pani Lucyna lubi eksperymentować, dlatego że w swoich pracach wykorzystuje nie tylko farby akrylowe, ale także kalkę czy pastele tłuste, które rozciera terpentyną. Monika Grajda-Widulińska. Na wystawie prezentuje ceramikę artystyczną. Pomysłodawczyni i kurator wystawy Skarby Celestynowa. Od wielu lat żywo zaangażowana w promowanie sztuki gminy Celestynów i powiatu otwockiego. Jest animatorką życia kulturalnego, organizatorką wystaw, pedagogiem prowadzącym warsztaty artystyczne oraz pracownię sztuk pięknych i ceramiki w PMDK w Otwocku i w GOKiS w Celestynowie. Tak, to ja i moje prace. Budynki, które tutaj prezentuję, one są w Celestynowie. Można je znaleźć pod konkretnym adresem. Obrońców Pokoju 26. Pierwszy budynek poczty w Celestynowie. Kościół, urząd gminy czy stacja kolejowa. Celestynów jest piękny i jego architektura również. Zapraszamy do Celestynowa.